Od razu na gorąco spod parkingu. Z parkingu, nie spod. Z parkingu pod Lidlem melduję ja. Czyli znany pan Romek, obwoziciel po berlińsko-libańskich piekarniach i specjalista od zakupu zacnych wyrobów piekarniczych na obcej ziemi. Otóż mój przesympatyczny widz, który załatwił mi pozdrowienia od Mroczka sławnego, od innego aktora w M jak Miłość i od aktoreczki pięknej, pisze do mnie, że zasuwa swoją Toyotą hybrydą, nazwę tu nie wspomnę. Oczywiście chodzi o Priusa. Często myliłem z Aurisem, bo nazwa podobna, kształt zupełnie inny. Jedzie i mówi, kurde, parkuje przede mną autentyczny dziadek, czyli starsza osoba, mocno od pana Romana, dużo bardziej, więcej w sensie mająca. Parkuje z kartką na szybą, zatłem się, na szybie bryki sprzedam. Pan szanowny Marcin z brodą zerka na to cacko na lufeldze, rok 88, kolor słoneczko w pełni, żółte słonecznika liście, cudo. Na czarnej rejestracji, proszę ja was, 20 lat w jednych rękach od nowości u tego pana. Marcin z tego swojego elektrycznego, nowoczesnego badziewia, przepraszam Marcin, wychodzi, aby dotknąć osobiście relikt ubiegłego wieku w kolorze przepięknego, żółtego żółciu. Ile pan cenisz? Cenię. Ale dają? Panie, dają tyle. Co pan powiesz? Tyle, a ile stoją? Ja pan nie wiem. No pan już do internetu. Panie, gdzie ja do internetu? Ja w ogóle hi-fi nie mam w domu. Wi-fi w sensie. Nie dałem ogłoszenia. I to jest wielki plus. Pan Marcin właśnie dzwonił, że udaje się z ojcem swoim szlachetnym, żeby mieć ręce do kierowania. Bo pan Roman mówi, widząc zdjęcia, jeżeli panowie nie wezmą, pan Roman bez oglądania jeździ, tylko powie, czy to odpala i jedzie. Dzień dobry. Młodzież nam dostojnie wyrasta. Ty, ale jednak zabiera skubany. A co to jest? No niebawem film będzie piękny, o żółtku. Próżno wam go szukać po internetach, na czarnych rejestracjach, w tym kolorze właśnie. Naprawdę Yellow Bahama. Skubany się to, gdzieś tam ma drobną do zapraweczki rodzinkę, drobniusiusią. Wspomagantko, no o klimę nie pytajcie, gdzie klima, no. Krajowy, salonowy, 20 lat w jednych rękach, czarna blacha. Niebawem film, bo pan Marcin przyjedzie i mówię mu, zrób tak, chłopie, Marcinie, doradca, starszy człowiek, głupie, ale zrób tak, żeby tych blach czarnych nie zdejmować. W jakiś ich sposób może będzie. Co ci powiem, to ci powiem, szwagier, mówi kwicą do pyzdry, tam jest zajmuje. Także może macie jakiś sposób, że by auto zostawić na czarnej blasce, jak się go przerejestrowuje, wątpię, żeby się udało. To, co doradził pan Roman, jest następujące. Po prostu go nie rejestruj, za to nie ma kar prawdopodobnie. Znam wielu, którzy kupili rok temu, dwa lata temu, jeden nawet busa ma na Rzeszowskich. Pozdro! Pozdro, Daniel! 3 lata nieprzerejestrowane. Opłaca tylko ubezpieczenia, przegląda i Rzeszowskim się buja busem do roboty. Regipsy wozi, czy rigipsy, regipsy, bo to się remontuje i gipsuje, czy remontuje i gipsuje. A Insignia 10 rok, jak mnie mam, pojechało. A propos, właśnie mi wysłali, no Focusa z angielską kierownicą, Focusa 9.8, chyba z pierwszych Focusów, kuźwa, jak poszedł na rundzie z kierownicą z drugiej strony. Te, co chciałem powiedzieć, o, uciekł mi wątek. O czym gadałem? Bo mnie zmylił, skumany. To ja sobie muszę cofnąć to. No i to się właśnie tak robi, żeby zachować czarną blachę prawdopodobnie jak najdłużej. Albo umowę bez daty, fosztaperstwo totalne. Ale jak auto jest warte
tyle, a nie tyle, to znaczy, że jest warte nie tyle, tylko tyle. ON po 0, jak 0? 4,99 ON. PB95, 4,99. Kuszą nas, kuszą. 500 plus dają, paliwo obniżają. Tylko kliknij na nas, kliknij, mówią oni. A to nie są dobrzy ludzie. Tak całkiem do dupy są, też nie całkiem. Być może, nie wiem co ja gadam. Idę do Netto, też niemiecki sklep, niemiecka technologia. Pozdro 600, a nawet 700. Kto tam dzisiaj powiedział do mnie, pozdro 800? A, Bieszczady pozdrawiam. Serdeczności. Janek z Łukowa pozdrawiam. Pozdrawiam raz jeszcze. Powiem, że byłem teraz Netto i... Kurde... Chłopak, dziewczyna, czyli mąż, żona i dwójka dzieci malutkich. To dziecko się jedno drze tam, jak to dziecko w koszyku siedzi, w wózku, przepraszam. I chyba myślę, jakaś trochę patologia, bo tacy jacyś dziwni. A czekajcie, bo nie wiem, czy ich dogonię. Tą patologię, a co to za czasy teraz, jak się można pomylić, sprawa jestem ja. No to wie, BMW widać. Właśnie pojechali, mnie zaskoczyli. Ja pierdykam, tacy, żeby jakoś na bogato coś, to coś podobnego. Jakże mi szczęka upadła. Upadła, wiecie, nie się nie chce podnieść, ale jaja. Już po amplu idzie, poszli w prawo. Na tym BMW mieli znaczki M i te takie kolorki błękitno, czerwono, jakieś tam chyba. Nie wiem, czy ścigać, a przejadę się. Co tam się w ogóle wydarzyło dzisiaj w mojej pustej głowie? Jak to się można pierdzielnąć? Jak to wąsko. Ale... się to pan Roman zdziwił. Nie po raz pierwszy w swoim życiu. Nie oceniaj są ludzi po wyglądzie. Bliska, bo... No i tak to właśnie jest. Często na tych placach, gdzie to jeździmy, chłopaki... To się już nauczyłem. A tutaj w ogóle mnie zmyliło totalnie. Towarzystwa nie widzieliście. Gacie na dupie wiszą, portfel taki oszkrobany, odrapany w tylnej kieszeni u taty. Taka jakby żona ten, czy coś. Na tych placach właśnie jednokrotnie ekipy przychodzą i mają łachy na oko, nikogo nie obrażając. Moda jest teraz nieokreślona, nieokiełznana i wszystko jest modne. Im więcej dziur, tym kurwa droższe, przepraszam, spodnie, bo się już denerwuję. Jak córa mówi ostatnio, że musi kupić nowe spodnie, bo... Mówię właśnie, jakiś powód? No bo już mam stare, półtora miesiąca. Jeszcze raz, bo może nalewę. Idzie, kupuje identyczne, tylko ma, nie wiem, dziury inaczej wydrapane, wychochsztaplerzone. Pójdźmy stylo. Jedź stylo, dzięki. A, kultura u stylowca. Będzie tylko to myśli cieniast. To go puszczę. Służba celna grzebie pod maską. Będą mnie gonić. A ze spartą maską nie jedźcie. I proszę was, niejednokrotnie ten ciuch naprawdę z lat 80. Myślę, kurde, no ostatnie pieniądze chłopaki chcą wydać na jakieś auto, przyhandlować, żeby kurtałkę zmienić. No tu się okazuje, że 20,000 euro i chłopaki dwa razy po 10 tysięcy wydają na Passata i Superbę. Kupują to w 40 minut. Pozdro Krzychu, laweta jutro po to nasze przyjedziemy. Co ty gadasz? Tak jest, tak było. Tata z synem pozdrawiam chłopaków. Nie wy jedni mi tak zaskoczyliście. Nie szata zdobi człowieka, ja wiem. Ale wiecie, w BMW nie pójdziesz inaczej. W starym BMW. Nie pójdziesz inaczej jak ta. Z kolei inna technika jazdy w BMW to jest podłokietnik. Zakręcić nie pokażę, bo się wypier. Jeszcze skrzywiony. Chyba nie wyhamuję teraz. Jak wy to hamujecie, ty BMW-kowcy? A propos, kompakt przede mną. Komu to potem gdzie mógł sprzedaż? Wiecie, pozycja jest następująca.
Ani biegu, chyba że automatyczny macie. Jedziesz tak, a jeszcze siedzisko tak nisko, że wiecie, łeb tylko za kierownicy wystaje. Uwielbiam. Któż nie lubi? Kiedyś się malu utrzymał łapę na dachu za oknem. Czy mróz, czy śnieg? Czy gradobicie? Albo się na Lszolansko miał tego partą o blachę drzwi na zewnątrz? Czy parzyło w lipcu, czy nie? Jeździło się, bo klimy jakby było niewiele, a gumka od spryskiwacza często tam w woreczku pod maską nie miała wody. Mimo nie było jak zastać. Kto pamięta gumkę ze spryskiwacza z malucha, ręka do góry, dziękuję. Jako jedyny pamiętam, żartuję oczywiście. I się mi ktoś przypomniał, jak to opisywałem kiedyś, razy kilka, o jaki woreczek. Miłą podróż do Aten, właściwie do Salonik. Do Aten to późniejszym etapie pojechaliśmy maluchem na wycieczkę za chlebem. Wtedy wspominałem wiele razy, byłem tak biedny, że nie miałem nawet kasy na aparat fotograficzny, żeby jakoś tam uwiecznić sobie, proszę ja was. To wszystko sam się działo. Dzisiaj byłbym królem Instagrama, sadów greckich, zbiorów arbuzów, brzoskwiń nad kanału Koryńskiego, jak budowaliśmy autostradę, która wjedzie z Koryntu przez cały Peloponez do Kalamaty. Wtedy tam koparki kopały dziurę w ziemi, lata 90. Nie było nic, były tylko wiejskie spatofunii, heliomodii, karterii. Kartery zbierałem ziemiory na jesień. Spatofunii zbierałem 3 tygodnie stafilię, czyli winogrona. Spaliśmy w garażach, na skrzynkach po wozach materac cienki jakiś tamkolwiek. Było najchłodniej wtedy. Gdzie tam klimatyzacja w samochodach, w tych domach. Raczej nie mieli. 90. rok. Czyli... Tak, pan Roman tyle już ma lat. Skurwysynek. Jazda cała maluchem przez byłą Jugosławię autostradami, gdzie nasze auto było najwolniejsze na całej trasie. Te wszystkie, nie wiem kto zna markę Jugo, te zastawki takie zium. 120, śmig, 150. A my tam pod te górki 7 dych na blacie, z tyłu kanapy wyrwane, pół silnika, części zapasowych, opon, dętek, kluczy. No i głównie ciuchy robocze po to, żeby mieć, a nie kupować za dolary, jak się wtedy okazało. Piękny kawał czasu na czerwonym. Oj, kiedy to się zmieni? To było bardzo późno, pomarańczowe, nie ma co jęczyć. Dobra, dość tych pierdół, jutro kolejne wejście. Idę coś zrobić na kolację, dzisiaj przygotowuję spaghetti. Sos boloński upitrasimy, makaron normalnie spagetowy, mięso tylko wołowe, serek posiekany, taki serek śmierdzący strasznie. Nie, to nie ten, przepraszam, twardy strasznie, śmierdzący od czego innego. O, grażynka, to bardzo ładne 5. I proszę was, spaghetti, póki dziewów nie ma, bo są u malarza. Sprawdzają, czy dobrze wymalował szczeliny. Znaczy narożniki, przepraszam. Cześć dziecka. Pozdro 600, a nawet 700. Otóż melodie w Anteradiu mówią nam, że to jest Metallica z Jamesem Hetfieldem, moi mili. By ciszę. Jest 6:30, pan Romek ledwo żyje. A to już nie wspomnę, że wczoraj przyjąłem delikatnie w naparsteczku. To z tego coś przyszło mi od szwagra czyjegoś z Wielkopolski. Bardzo pozdrawiam serdecznie. Natomiast umówiłem się wczoraj z malarzami, którzy malują pędzlami i wałkami, aby wałków nie kręcili, chociaż było blisko. Bo wczoraj małżonka wraca z mieszkania, mówi, słuchaj, o północy do panów malarzy idziemy. A ja, kurwa, co? Bo oni to chcą dzisiaj skończyć. Ale małżonko to w ciemności, to się w takim świetle, żarówce zwykłej 25 chyba nie lakieruje chałupy. Poza tym my mamy swoje życie i to my się dostosowujemy do malarza, czy malarz do nas, maleńka. Leży mi ten numer do pana malarza. Halo malarzu, proszę pana, tu jeszcze 4 godzinki już. Maksymalnie pierwsza w nocy będzie zrobione. Słuchaj mnie, gościu. Dobra, niech pan będzie za chwileczkę, zamykamy, jutro od rana startujemy. Matko, chciał mnie o 1:00 czy nawet o 12:00 być może w nocy przeciorać, żeby jechać królowi wypłatę zrobić. Haha, jeszcze a propos wypłat. Ustawiliśmy temat, że
tam od metra kwadratowego policzył, ile to metrów, kroki, policzone i mówi, złotych od metra, metrów jest, i to będzie razem tyle. Mówimy, no nie jest tanie, ale fachowiec, specjalista. Listy podkręcane, drzwi pościągane, ofoliowane, otaśmowane, miód, maryna i ogórki. Małżonka dodzwania mi, że jak wychodziła z chaty, malarz z balkonu, ciągnąc petko w płuco, panie, wie, że to jest ta cena od jednej warstwy, a my tu trzy kładziemy. Czekaj, pan zadzwoni do męża. Nie, niech pani nie dzwoni, żartowałem. No kurwa. Jak widzą malarze, że kobita jest, wiecie, w miarę elegancka, sprytna taka, ale być może nie jest ogarnięta super malarsko, nie prowadzi firmy lakierniczej na niemieckich, libańskich przedmieściach, to chcą kita wpuścić chyba całkowitego i podpuszczać ile się da, żeby jakby grosza wyłowić ile wejdzie. No ja pierdzielę. No nic, co zrobisz, panie, jak nic nie zrobisz. Na malarza nie ma rady. Proszę pana, wczoraj 9 wygoniłem chałupy. Czy ona roboty mamy jeszcze? Nie, gdzie to dzisiaj skończymy? Roboty mamy na... Panie, tak mamy roboty. Musimy dzisiaj skończyć. 12, max pierwsza w nocy. Chłopy, przyjdźcie rano. To dobrze, proszę pana. To my tamtą robotę przesuniemy. O, mówię, da się. Jesteście elastyczni, wygimnastykowani. Wspaniale. Przesuniemy tamtą robotę, proszę pana. Szanownego, ale cały czas zerkają. Czuję, że śledzą. I co? Szanowna, będziemy punkt 7. No to ja, 6.30, 6.15, maleńka kawka. Maleńka kawka, proszę, ja was zasuwam. Jestem przed czasem, jak zwykle 15 minut. Pootwierałem im chatę. Drzwi główne. 7.05. Myślę, zadzwonię, bo kurwa, czyjaś tu głowa spadnie dzisiaj. Dzwoni magister inżynier malarz, mówi, proszę pana, już jestem blisko, nieco się spóźnimy. Jest 7.20 dokładnie, jak wyjechałem z chaty, czyli zmarnowaliście panowie 20 minut mojego cennego czasu, naprawdę, to trzeba szanować takie rzeczy, tym bardziej, że macie inną fuchę do zrobienia jeszcze. Ludziska, zawsze jest tak samo, nie? Kto przeżywa, ręka do góry, no to ja. Maleńki łyczek. Teraz pocisnę kiełbasą na cebuli, żartuję. I lecę do chaty, do pracy. Tak sobie jakoś, nieszczególnie metalicznie. Ale wcześniej było dobrze. Komu chciałem podziękować? Wczoraj WhatsApp. WhatsApp Molly Mili. I te wszystkie Facebooki nie hulały totalnie, a miałem wybitny dzień, żeby sobie z WhatsAppa 4 zdjęcia ściągnąć i przesłać je komuś. Nie, dopiero dzisiaj rano przesłałem. Jak coś, to jest Insignia 2.0 Turbo do sprzedania. 10 rok, szklany daszek, duży telewizorek, wiadomo, Big Xenonik, parcuniki przy tył. Proszę państwa, za 5,5 miejscowych kołaczy eurofuntów. 10 rok, czorno. Czorno jak klata murzyna. Jak to miałem się wbił w parking? Chwileczkę zapytać się. A nie. Mam o mamy. O mamy, mamy. Dobrze jest. Hakiem znowu trafiłem. Ach, to jest niezłe. Z tego haka uderzenie. Zawsze jak cofam na tej górce, zawsze przytrę hakiem. Taka konstrukcja. Dobra, tyle tego. W Antyradio od rana trwa dyskusja na temat Facebooka i innych mediów społecznościowych. Jak to wspominane media robią wszystkim uczestniczącym bardzo żywo w życiu swoich społeczności. Robią kisiel z mózgu zwyczajny i ograniczają pole widzenia na inne tematy, które się dzieją wokół. Także zwróćcie uwagę. Siedzisz z kumplami na browarze, bądź narzeczoną na randce, jak masz telefon na store, co 15 sekund, co minutę dłubniesz, czy tam Romek nie dodał zdjęcia, jak stoisz z dziećmi nad basenem w ogródku. A kurde, za chwileczkę patrzysz, ty Czesiek, na wakacjach, ale zajebiście, foto.
Hopa! Kurde, i tak cały czas, trzeba być czujnym. Pan Roman ma profila tam zamkniętego. Jak się to się nazywa? Fanpage'a. Dla kontaktu z widzami. Słuchajcie, się mi tu coś powyłączało guzikami wyłącznikowymi. Nie może telefon sam się wyłączać, jak ja go włączyłem włącznikiem. Hello, telefon do ciebie mówię. Huawei Mate Lite 30 Lite Lite. 128 czegoś pojemności. Boszty. A nie kupiłem trytytki. Kurde, fix, obiecałem coś naprawić. Hej, oczywiście trytytką. Mać. Tam byłem wczoraj w Castorami. Kamera cofania z Allegro. W Tico sprawdza się bezbłędnie. Dziękuję. Tyle na razie. Czołem, cześć.